moje wystąpienie będzie związane z estetyką. Będzie próbą jednoczesnej rehabilitacji estetyki w kontekście filozofii człowieka. Próbą udowodnienia też, że estetyka nie jest teorią sztuki. To znaczy, to jest mylne i dosyć, jak to powiedzieć, ułatwiające sprawę powiedzenie, że estetyka jest teorią sztuki, nie dotyczy tego, czym jest człowiek, tak bezpośrednio, jak na przykład, no nie wiem, etyka. I więcej, można powiedzieć, idąc za, czy parafrazując fragment Szekspira, który mówi, że życie jest sceną, to jest parafraza, to nie jest dokładny cytat. Gdyby ktoś znał Szekspira tak dokładnie, może wypowiedzieć teraz dokładny cytat. Ale poznanie świata i aspekt epistemologiczny jest ściśle związany z aspektem estetycznym i tak samo jest z aspektem etycznym i estetycznym. One są silnie związane i ja chciałabym o tym powiedzieć. Powiedzieć o tym poprzez kwestię już znacznie bardziej szczegółową, mianowicie estetyzację człowieka XXI wieku. I powołując się na Welsha, na Wolfganga Welsha, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam, który wprowadza rozróżnienie na estetyzację płytką i głęboką. Mam nadzieję, że to, co powiem, przynajmniej częściowo będzie się odnosiło do wcześniejszych prelekcji. Uważam, że to jest szczęście, że mówię ostatnia, bo jakby wiele może się stać w dyskusji lub nic, bo być może już wszystko zostało powiedziane. I pierwsza rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, żeby zarysować pewien kontekst, to przywołać Gołaszewskiej, Marii Gołaszewskiej projekt, czy taki schemat sytuacji estetycznej. Po to, żeby pokazać, gdzie widzimy dzieło. No, to szumne zdanie jestem dziełem sztuki, które wydaje mi się być bardzo adekwatne w kontekście współczesności. Chciałabym usytuować gdzieś jakby w obszarze estetyki, takiej bardziej teorii estetycznej, związanej między innymi z Ingardenem, no ale Maria Gołaszewska zrobiła to najlepiej. Ona jest jakby tym autorem koncepcji sytuacji estetycznej. Sytuacja estetyczna składa się z trzech elementów głównych i to będzie autor, dzieło i odbiorca. Dzieło jest na środku, po jednej stronie mamy autora, po drugiej stronie mamy odbiorcę. To jest takie klasyczne ujęcie. Nad tym wszystkim mamy wartość estetyczną. Ta wartość estetyczna jedna, jeżeli przyjmiemy sobie, że to jest tylko piękno, lub wiele, jeżeli przyjmiemy bardziej współczesne koncepcje estetyczne, które nam pokazują, że możemy nawet nie mieć żadnych wartości, czy jakby negować sobie piękno, uważać, że sztuka jest martwa. To jeden z problemów estetyki. Ale mnie najbardziej interesuje to, że sytuacja estetyczna w kontekście estetyzacji pokazuje, że między autorem a dziełem, między dziełem a odbiorcą są bardzo charakterystyczne relacje. Jeżeli popatrzymy na te relacje w taki sposób klasyczny, będziemy mogli troszeczkę je jakby przewrócić, tak jak stół, który można przewrócić, zobaczyć, co tam się dzieje. Artysta, autor, to jest ten, kto tworzy dzieło. Dzieło, on jest podmiotem. Z jednej strony, z drugiej strony odbiorca jest podmiotem. W punkcie jakby środkowym mamy dzieło, które intuicyjnie jest przedmiotem wytworu artysty. I estetyzacja, o której chcę powiedzieć, może zostać uznana za uprzedmiotowienie podmiotu. I to jest taki wymiar, wydaje mi się, etyczny tej sytuacji estetycznej pomiędzy współczesnym człowiekiem, a dziełem, które sam tworzy, tworząc siebie za pomocą nowych mediów, o których też za chwilę powiem. I drugą rzeczą, bo jakby zaczęłam mówić o tym, że jest podmiot i jest przedmiot, to też jest ważne, żeby próbować zebrać tą, czy jakby wyobrazić sobie sytuację estetyczną i pod nią podłożyć relacje między podmiotem a przedmiotem. I to pojęcie uprzedmiotowienia, które jakby pejoratywnie można odnieść do podmiotu, to znaczy uprzedmiotowienie podmiotu wydaje nam się być czymś negatywnym. Chciałabym być może pokazać, że to wcale nie jest negatywne. Znaczy tu w tej konkretnej sytuacji czemuś to służy. Jest to jakiś środek do osiągnięcia celu, który niekoniecznie musi
powodować negatywne skutki. I według Gołaszewskiej estetyzacja rzeczywistości to kształtowanie przyrody i zdarzeń struktury paraartystyczna, czyli zbliżenie rzeczywistości do sztuki. Estetyzacja w sensie bardzo potocznym i wydaje mi się, że jakby intuicyjnym dla nas tu wszystkich jako użytkowników kultury, takiego wyrażenia być może dobrze byłoby użyć, to będzie upiększanie, ozdabianie, nadawanie pewnego piękna i formy artystycznej. Zbliżamy rzeczywistość materialną lub niematerialną do tego, co uważamy za sztukę. Jeżeli, tak jak wspominałam wcześniej, przyjmiemy, że podstawową wartością estetyczną jest piękno i na przykład przedmiotem estetyzacji w sensie potocznym będzie, to nie wiem, budynek poczty, to on z budynku, który uznajemy za brzydki, powinien stać się piękny w naszym ujęciu i to będzie ten proces, który powoduje, że z brzydkiego budynek staje się piękny, będzie procesem estetyzacji, wykonanym na pewnej materii. I co jest istotne w kontekście tego, co powiedziałam wcześniej, nie uznajemy estetyzacji za to, co tworzy dzieło sztuki. Bo też jakby nie wspomniałam o tym wcześniej, ale definicje dzieła sztuki są bardzo różnorodne w zależności od tego, jaką przyjmiemy sobie definicję sztuki i czy w ogóle uważamy, że jest jedna sztuka, czy jest ich więcej. Ale przyjmując taką koncepcję klasyczną, że dzieło sztuki rozróżniamy od przedmiotu i rozróżniamy od dzieła twórczości, jakby w sensie przedmiotu wytworzonego przez człowieka, ergo dzieła, to wtedy niekoniecznie renowacja budynku poczty będzie równała się temu, że właśnie stworzyliśmy dzieło sztuki. I ta estetyzacja nie daje takiego efektu. I Gołaszewska pokazuje nam, że te pozaestetyczne fakty, czyli przedmioty, zdarzenia, przyroda, to jakby w kontekście tego, co powiedziałam przed chwilą, są albo kształtowane wedle wzorów artystycznych, to znaczy przybliżamy rzeczywistość do sztuki materialnie, ewentualnie interpretujemy to, co znajdujemy w rzeczywistości, czysto mentalnie. Przyporządkowujemy temu wartość artystyczną poprzez odpowiednią interpretację. No właśnie, bo użyłam jeszcze jednego pojęcia, tak myślę, a jeżeli nie, to warto byłoby też o nim powiedzieć. Mianowicie chodzi o przeżycie estetyczne. Ono też się wiąże z tym, czy uważamy coś za dzieło sztuki, czy nie. Przeżycie estetyczne to doznania podczas kontemplacji dzieła sztuki poprzez kontemplację jakości zmysłowych. I powstający w taki sposób przedmiot estetyczny jest uzależniony od obserwatora w głównej mierze. To jest taka, powiedziałabym, że związane jest to właśnie z neuronaukami, z możliwościami neuronauki, jakby takim trochę boomem psychologicznym, że ciężar tworzenia dzieła przechodzi z autora dzieła sztuki w domyśle tutaj, na obserwatora dzieła sztuki. To też będzie istotne w późniejszej części prezentacji. Mam nadzieję, że jakieś pytania zrodzi. No i właśnie, estetyczna kontemplacja stanowi wzór dla kontemplacji naukowej, a struktury artystyczne mają charakter uniwersalny. To jest taka silna teza, która mam nadzieję, że będzie fundować też późniejsze tą hipotezę, którą ja chciałabym postawić, że estetyka i to, co artystyczne, będzie matrycą dla tego, co nieartystyczne czy pozaartystyczne. Tutaj za przykład związane z tym, że, bo jakby konkluzją z tego może być to, że estetyka stanowi jakby, jakby to powiedzieć, metajęzyk odczytywania świata. O, może w taki sposób to ujmę. I takim kierunkiem, który zbliża się bardzo mocno do jakby problemu estetyzacji, jest panestetyzm. Panestetyzm, który jakby redukuje granice między sztuką i rzeczywistością. Znaczy wszystko jest sztuką. To jest taki pogląd, który jest wykorzystywany w lepszy bądź gorszy sposób jako argument w dyskusji na temat tego, czy
ten bilet, który został postawiony w muzeum, on jest tym dziełem sztuki naprawdę, czy to jest tylko przedmiot i czy twórca jest artystą, czy twórca nie jest artystą, to jest tylko człowiek, który wpadł na fantastycznie szokujący pomysł. A estetyzacja i właśnie rozróżnienie między twórczością artystyczną a estetyzacją jako procesem, który się dzieje, procesem, który ma jakiś podmiot, który wykonuje, czy jakby uczestniczy w tej estetyzacji, czy jest początkiem tej estetyzacji, jest o tyle istotne z powrotem, że jakby produkt estetyzacji niekoniecznie musi być dziełem sztuki. Chociaż możemy postulować, i ja będę postulować, że jednak jest tym dziełem sztuki. Że ostatecznie cała jakby twórczość ludzka dąży do tego, żeby zostać uznaną za dzieło sztuki. I powoływałam się na Wolfganga Welscha i do niego wrócę, żeby nadać może jakiś rytm tej prezentacji, bo jest nieco chaotyczna. I Wolfgang Welsch właśnie przez to, że przyjmuje takie rozróżnienie na estetyzację głęboką i płytką, czy powierzchowną, chce wskazać na to, że to, co obserwujemy i być może intuicyjnie oceniamy jako pewną zmianę na przykład moralności, pewną zmianę podejścia, czyli to, o czym właśnie wcześniej było powiedziane, moda chodzenia na siłownię. Czyli budowania pewnej sylwetki ciała, która jest z kolei konstruowana poprzez media masowe i w umyśle pojedynczego Kowalskiego uznana za idealny model, do którego należałoby dążyć. To jest przykład estetyzacji ciała ludzkiego. I ona wydarza się na poziomie ogólnym, to znaczy ogólnie rzecz biorąc całe społeczeństwo uczestniczy w tym ruchu masowym, który sprawia, że jakaś moda staje się na tyle istotna, że jej ulegamy, ale także na poziomie jednostkowym, kiedy to ten konkretny Kowalski decyduje, że on poprzez swoją aktywność twórczą będzie się zbliżał do tego modelu, który jest najbardziej interesujący, który jest nawet więcej niż interesujący, przede wszystkim, bo tutaj jakby ta definicja estetyzacji jest o tyle istotna. Przepraszam, możecie się upamiętać. Niedługo kończymy, więc proszę o spokój. To jest estetyzacja dźwiękowa tego wystąpienia. Tło dźwiękowe. Okej, czyli tak, myślę, że tak, częściowo tak, nie, jak to powiedzieć, nieintencjonalna, ale jednak się wydarzyła. I teraz tak, estetyzacja... estetyzacja powierzchowna, płytka. Cieszę się, że mnie spotkała taka przygoda dzisiaj. Estetyzacja powierzchowna, płytka to jest taka, którą obserwujemy na co dzień. Ona się właśnie wiąże z różnego rodzaju modami, z różnego rodzaju przekonaniami co do tego, co jest dla nas przyjemne, estetyczne, pobudza ten ośrodek nagrody, czy pobudza w nas nasze gusta estetyczne, no bo to też chodzi o gusta estetyczne. Czyli na przykład dotyczy to naszego ciała, dotyczy to otoczenia, w którym się znajdujemy. I to może być tak, że estetyczne będzie, jeżeli nasz ogród będzie wyglądał dobrze, schludnie. I teraz nagle wszystkie ogródki na ulicy stają się estetyczne, ulegają estetyzacji w taki sposób, że wyglądają tak dobrze, jak tylko mogą wyglądać. Czy inaczej, możemy powiedzieć też, że estetyzacja codzienności, czy jakby zniesienie granic sztuki do obszaru codzienności dotyczy w dużej mierze człowieka, ale w bardzo powierzchownym sensie. Druga kategoria, którą Welsch wyróżnia, to jest estetyzacja głęboka. I estetyzacja głęboka
tu może zacytuję, zabiegi estetyczne nie tyle przekształcają gotowe materie, ile determinują już ich strukturę, dotyczą więc nie tylko powłoki, lecz i samego jądra. To był taki pomysł, jak myślałam sobie o tym wystąpieniu i o tym, co chciałabym powiedzieć o estetyczności i o estetyzacji, który na początku nie był dla mnie do końca jasny. To znaczy, to co widzimy, te objawy estetyzacji, które się wydarzają, można byłoby zaryzykować powiedzieć szczególnie teraz, ale wydaje mi się, że niekoniecznie teraz, bo na przykład za estetyzację możemy uznać większe skupienie na normach społecznych, to znaczy zachowaniach społecznych, takich jak odpowiednie gesty przy stole, niż na normach moralnych, kiedy zastanawiamy się, czy nie będzie to krzywdą dla osoby, z którą siedzimy przy stole, jeżeli zachowamy się w dany, a nie inny sposób względem niej. I to widać, ale ta estetyzacja głęboka funduje estetyzację płytszą, bo to, że my skupiamy się na przykład w tym momencie na naszym ciele i teraz powiedziałam coś innego i zgubiłam wątek, chodzi mi o to, że już wcześniej, teraz dzieje się w taki sposób, głównie chodzi o jakby... Ja powiedziałabym, że to chodzi o amerykański sen. To znaczy, my będziemy tak dobrzy, jak tylko możemy być, w każdym aspekcie naszego życia, tak piękni, duchowo, fizycznie, nie wiem, naukowo, nasze otoczenie będzie tak piękne, jak się tylko da. I to wydaje się być jakby tym efektem naszych czasów, czy aspektem naszych czasów, współczesnych, przez nasze mam na myśli współczesne, ale zasadniczo to działo się już wcześniej. Bo moda jest dobrym przykładem estetyzacji. Nadal nie dotarłam do definicji, która by tutaj pewnie dużo wyjaśniła, ale chodzi o to, że estetyzacja to jest taki proces, który na przykład zachodzi na przedmiotach użytkowych. To znaczy, przedmiotem użytkowym będą lampy na ulicy. I teraz lampy spełniają pewną funkcję, dają światło, ale lampy możemy też poddać temu procesowi estetyzacji i one nagle zaczną przybierać bardzo fikuśny wygląd. 3 minuty. 3 minuty już? Fantastycznie. I to pokazuje, i to ten proces może trwać bardzo długo i narastać. Jeżeli będzie narastał odpowiednio długo i z odpowiednią intensywnością, to nagle okaże się, że funkcja użytkowa może zostać zatracona na rzecz tego, jak ta lampa wygląda. Tylko i wyłącznie. Czyli dojdzie do pewnego zastąpienia. No niestety jeszcze nie dla mnie to oklaski. Ale co jest istotne, że proces estetyzacji, czyli to, w jaki sposób my postrzegamy to, co jest piękne bądź niepiękne, ma realny wpływ na materialną rzeczywistość. I nie dość, że ma wpływ na... Tak, teraz się streszczę. W 2 minutach powiem, o co mi chodzi. Nie dość, że ma wpływ na... materialność, która nas otacza, ale ma też wpływ na nas. I to nie w takim tylko sensie, że to ja mam wpływ na drugą osobę, ponieważ narzucam jej pewną modę, czyli na przykład mówię jej, musisz chodzić do coacha, bo to jest teraz super. I wtedy będziesz pięknym duchem. I ta osoba chodzi do coacha, tylko ja samemu siebie kształtuję. I w taki sposób jestem dziełem sztuki, że przeprowadzam proces estetyzacji na sobie. I co było też dla mnie interesujące, ten proces estetyzacji przebiega świetnie i jest jakby coraz lepiej przeprowadzany ze względu na wprowadzenie, czy jakby rozwinięcie się nowych mediów. Dlatego, że nowe media, które z różnymi definicjami można to łączyć od momentu pojawienia się druku, od momentu pojawienia się fotografii, poprzez możliwości cyfrowe, aż do interaktywności, która jest jakby najnowszymi charakterystyką najnowszych mediów, pozwala na coraz większe kontrolowanie tego, w jaki sposób wyglądam, kim jestem, a co dalej, kiedy już nie mam kontroli całkowicie nad swoim wyglądem i nad swoją duchowością i nad rzeczywistością, która jest wokoło mnie, tą materialną, mogę ją przenieść do obszaru symulacji. I w obszarze symulacji jestem w stanie całkowicie zestetyzować koncept człowieka mnie. I przykładem, bo tylko 3 przykłady związane z tymi nowymi mediami. Najpierw film Truman Show. Nie wiem, czy wszyscy Państwo jakby są zapoznani z tym, z fabułą filmu Truman Show. Okej.
Film Truman Show to jest przykład tego, w jaki sposób przeprowadzona zostaje estetyzacja na człowieku, ale nie przez niego samego, tylko przez społeczeństwo. To znaczy, główny bohater, całe jego życie staje się obiektem, dziełem sztuki, który zostaje uznany za piękny, jakby wprowadzony w taki, wepchnięty w obszar dzieła. Druga rzecz to gra The Sims, nie wiem, czy też wszyscy Państwo wiecie, ale to taka dosyć kultowa gra w sensie takim, że zrobiła duże wrażenie na dużej ilości osób i otworzyła nowy obszar działania w mediach interaktywnych. Kiedy tworzymy sobie postać, to jest taki symulator życia, o, tak można najprościej powiedzieć. Mamy pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób sobie to życie człowieka, bo to jest też istotne, że chodzi o tworzenie rodziny, budowanie domu, budowanie kariery, symulujemy sobie jakieś życie i możemy, zazwyczaj tak jest, symulujemy je w taki sposób, żeby było najpiękniejsze. Czyli przeprowadzamy estetyzację na sobie, na tej postaci, w którą bardzo dużo siebie wkładamy, ale jednocześnie podkładamy ją pod te wszystkie kategorie. I trzecia rzecz, jakby trzeci przykład nowych mediów, które nam pozwalają na tą estetyzację, to jest Instagram w tym momencie. Czyli portal społecznościowy, tak można powiedzieć, czy medium społecznościowe, które pozwala nam kreować, ale już nie tak jak w Simsach, czy tak w grze The Sims, jakąś tam postać, tylko my kreujemy siebie poprzez wszystkie dostępne media, w taki sposób, jakbyśmy chcieli, poddając się wszystkim tym kryteriom estetyzacji. No i w zasadzie na koniec chciałabym zadać tylko pytanie do słuchaczy, czy już nie są zbyt znudzeni tym chaotycznym popisem, ale nie. Czy estetyzowanie podmiotu jest jego uprzedmiotowieniem i w jaki sposób? I czy rzeczywiście tylko w sensie negatywnym? Jest dużo więcej wątków, o których chciałabym powiedzieć, ale już nie ma czasu, więc dziękuję. Ja mam dwa pytania. Będzie żenerowo. No moje, że ja może odpowiedź na to pytanie, które powiem po sobie. To za chwilę. A to właśnie. Dzięki. Dwie pytania. Żenerowo mówiąc. Pierwsze to jest takie, które mam po prostu sam ten problem, że miałem 5 lat filozofii i nie wiem, jaka jest różnica, gdzie jest różnica między filozofią sztuki a estetyką. Więc to bardzo ogólne pytanie. A drugie pytanie też, że dość ogólne. Jak jest obiektywne, czy istnieje obecnie, bo wiadomo w Grecji było takie, obiektywne kryterium piękna, czy ono jest kształtowane właśnie przez te mody? Okej, to zacznę od pierwszego, bo wydaje mi się być mniej krótsze. Albo nie, zacznę od drugiego. Okej, czy są kryteria, obiektywne kryteria piękna? W zależności od tego, no bo to możemy zapytać tak, czy kryterium piękna, możemy powiedzieć, że tak, są obiektywne kryteria piękna, związane z na przykład reakcjami mózgu z neuroestetyką. To neuroestetyka stara się na to odpowiedzieć, częściowo przynajmniej. Czy odpowiednie obszary mózgu pobudzone będą dawały odpowiednie sygnały wtedy, kiedy my wypowiadamy się w trakcie eksperymentu, że uważamy, że taki obraz jest piękny. To na takie badanie robił Francuz, Piotr Francuz, i to na YouTubie można znaleźć wykład, który on przeprowadza na ten temat. Tam jest dokładnie opowiedziane o tym, jak oni prowadzili eksperymenty na temat tego, czy aktywność mózgu wskazuje na to, że istnieje coś takiego jak uniwersalne piękno. To znaczy, ten obraz, na przykład Mona Lisa, to taki wyświechtany przykład, ale jednak. Czy Mona Lisa jest obiektywnie piękna wobec obiektywnych kryteriów i teraz każdy badany, jego mózg będzie tak samo reagował na Mona Lisę i każdy będzie mówił, tak, Mona Lisa mi się podoba. Nawet nie chodzi o to, że mi się podoba, tylko jest piękna. A czy to nie jest kategoria wniosłości? Że wszyscy mówią, że jest piękna, jak ktoś powie, że jest niepiękna, to się powinien na człowieku nie znać się na sztuce. Znaczy, chodzi mi o ten konkretny przykład, bo akurat Mona Lisa mnie nie przekonuje, nie widziałem jej w oryginale. To jest taka społeczna presja. To jest taka społeczna presja, tak? Więc wolałbym coś innego, jakiś inny przykład, ale okej. Okay. Znaczy, no to też, jeżeli mogę tylko powiedzieć, bo akurat Francuz też badał różnicę tego odczucia piękna. Nazwisko? Francuz? Tak, to jest Piotr Francuz, tak, z Kulu. Z Francji.
więc on też badał różnice w odbiorze dzieł sztuki przez laików i właśnie znawców. Osoby, mhm. które są w jakiś sposób wykształcone albo zapoznane. Więc... To są bardzo ciekawe tak, badania, przy czym on się jakby też nie mówi, że jest estetykiem, tylko po prostu rozszerza ten obszar badań. I tu w sumie przechodzimy do tego pierwszego pytania, jaka jest różnica między estetyką a filozofią sztuki. I to powrócę też do tego, co powiedziałam na początku, że estetyka to nie tylko teoria sztuki, bo tych pojęć, o tym mówi Gołaszewska, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Gołaszewska rozróżnia wiele jakby dziedzin, które możemy naokoło estetyki nabudować. Możemy zapytać, czy rzeczywiście nabudowujemy je wokoło estetyki, czy one są równoległe estetyce częściowo. Według mnie różnica między estetyką a filozofią sztuki jest taka, że estetyka rozszerza znacząco zakres zainteresowań swoich w porównaniu do filozofii sztuki. To znaczy filozofia sztuki interesuje się sztuką. A estetyka, tak, a estetyka interesuje się, jakby zachodzi nieco na kulturę. Bo chodzi o to, że ja to jakby konstruuję w taki sposób, że odnoszę sztukę do historii sztuki też częściowo. Jakby do dzieł, które powstały i do definicji sztuki, ale estetyka stara się w moim pojęciu i jakby z mojego doświadczenia wyjść troszeczkę poza to tylko, czy ten obraz oddziałuje na mnie tak, a tak, ale pyta się też o artystę, pyta się częściowo o jego uwarunkowania. Oczywiście tu możemy też powiedzieć o psychologii, która też odpowiada na pytania o uwarunkowania psychologiczne twórcy, kiedy tworzy dane dzieło. Także te wszystkie te dziedziny trochę na siebie zachodzą, ale mają też takie obszary, które się, no tak jak teoria sztuki. Teoria sztuki nie odpowiada na pytania związane z odbiorcą, na przykład procesami obserwacji odbiorcy. Nie odpowiada na pytania na ten temat, w jaki sposób odbiorca widzi dzieło i jak je interpretuje. Interesuje teorię sztuki bardziej to samo dzieło. Na przykład filozofia sztuki może się zająć statusem ontologicznym dzieła, estetyka również, ale estetyka może też zapytać o to, w jaki sposób odbiorca widzi to dzieło i czy to ma jakiś wpływ na to, w jaki sposób odbiorca widzi dzieło, na to, czym jest dzieło. No to pytanie, które zadałaś. Mhm. To chodziło o uprzedmiotowienie podmiotu poprzez proces estetyzacji. Jeżeli podmiot sam na sobie jakby ten proces estetyzacji wykonuje, o, tak, czy jakby rozpoczyna go. I pytanie było, czy to jest uprzedmiotowienie podmiotu? Czy to w sensie negatywnym jest uprzedmiotowienie? Bo można byłoby powiedzieć dzieło sztuki, w tym na początku, jak mówiłam o tej sytuacji estetycznej, to mówiłam, że dzieło to jest przedmiot. Czyli jeżeli jeżeli my mamy działanie na sobie, mhm. to podmiotem jest ten, co działa, a to, na czym on działa, jest przedmiotem. Czyli jednocześnie człowiek jest i przedmiotem, i podmiotem. Mhm. To znaczy nie można powiedzieć, jeżeli człowiek estetyzuje siebie samego, to nie można powiedzieć, że on siebie uprzedmiotawia, bo on jest jednocześnie i podmiotem, i przedmiotem. To jest nierozdzielne. Dlatego, że jeżeli ja siebie estetyzuję, to ja zawsze będę podmiotem jako podmiot, który estetyzuje i zawsze będę przedmiotem jako podmiot, który estetyzuje ten przedmiot. Czyli to jest nierozerwane, to jest jednocześnie przedmiot i podmiot. Mhm. Dobrze, to jeszcze Damian na tym zakończymy. Dobra, w sumie nie wiem, czy trafię w temat, ale z estetyką przede wszystkim mhm. mnie interesuje. Czy przez estetykę można cierpieć? No, rozumiem tutaj na przykład nadmiar bodźców wizualnych w galeriach, czy tam na internecie, no na stronach internetowych. I trochę też powiązane z estetyzacją na przykład miasta, czy na przykład te latarnie, te billboardy i tak dalej. One nie powinny być czasem przystosowane do załóżmy osób chorych na epilepsję, czyli nie powinny być zbyt wyraziste, zbyt szybkie. Estetyczne właśnie. Właściwie to powinnam odpowiedzieć tak, przez estetykę. Chyba rozumiem intencję twojego pytania, bo może ono bardziej powinno brzmieć, czy przez sztukę można cierpieć, bo przez estetykę ja mogę cierpieć, jak czytam za dużo Adorna, a on mówi, że nic nie ma sensu. To cierpię wtedy. Ewidentnie studenci też cierpią, jak studiują estetykę. Ale czy nadmiar
sztuki, czy przez sztukę można cierpieć? To myślę, że tak i to w wielu aspektach. To znaczy twórca może cierpieć przez sztukę i poprzez sztukę. Czyli tworzy i to albo ze względu na jakieś cierpienie, albo to w nim powoduje jakieś cierpienie i tutaj cały performance jeszcze wchodzi, kiedy pomijając, że cierpi, bo się rozchorowuje i to nie jest intencjonalne, do tego, kiedy cierpi. Był taki przykład, teraz nie pomnę nazwiska, ale artysty, który sam siebie zagłodził po to, żeby jakby dokonać dzieła. I tym dziełem było to, że on sam siebie zagłodził. To taki przykład dosyć hardkorowy, ale w tej perspektywie można cierpieć, może też cierpieć odbiorca, czyli obserwator, który na przykład jest bombardowany zbyt dużą ilością bodźców, albo ogląda obraz, albo film, no to na filmie to jest chyba najbardziej takie intuicyjne, ogląda film, który w nim pobudza pewne uczucia, czyli dotyka go w bardzo głęboki sposób, nie tylko na poziomie fizycznym, ale też jakby takim duchowym, nawet nie tylko, że stwierdza, że te kolory go poruszają, tylko że dotyczy to na przykład jakichś jego wspomnień i w tym sensie go to porusza i powoduje cierpienie. Bo sztuka może powodować cierpienia materialne, na pewno. I jak sztuka jako, czyli jakby dzieło sztuki jako narzędzie propagandy, na pewno powoduje cierpienia. No to jakby wielokrotnie było powtarzane, przy czym ja tu chcę powiedzieć, że jakby nigdy się nie ograniczamy tylko do malarstwa jako przykładu. A jeśli chodzi o same odbieranie bodźców, czy wykazano coś na tej zasadzie, że może to jakoś negatywnie wpłynąć na odbiorcę, powiedzmy mieszanie jakichś kolorów, czy w jakiś sposób? Znaczy myślę, że to częściowo jest też pytanie tutaj do pani, bo to jakby też neuronauki też na to odpowiadają, jakby medycyna może, ale to przykład jest być może z pogranicza, ale jeżeli ktoś choruje na epilepsję i przydarzy mu się, że będzie oglądać na przykład film krótkometrażowy, który ma w sobie dużo jakby zmieniających się kolorów i dużo błysków, no to prawdopodobnie to dla niego będzie niebezpieczne. Przynajmniej z mojej wiedzy tak wynika, jeżeli to... Ja sobie jestem w stanie wyobrazić też na przykład taką sytuację, gdzie artysta chce właśnie przekazać bezsens, który go trawi. I w taki sposób sugestywny robi to poprzez dzieło, że wzbudza właśnie ten bezsens też odbiorcy i tak i odbiorca również. No myślę, że udział, bo to jeszcze tak, cierpienie fizyczne, cierpienie psychiczne. To też jest taki przykład, jeden z artystów chciał sprawdzić. Są te eksperymenty związane z tym, czy moja moralność pozwoli mi na... Moralność, dobrze mówię? Czy jakby ja pozwolę sobie na wykonanie na przykład wyroku na innej osobie w danych warunkach, a w danych warunkach nie. Znaczy, sprawdzamy, czy to, co sądzę, że zrobiłabym albo nie zrobiła, w rzeczywistości ma jakieś odbicie, czy nie. Jednym z takich, to trzeba powiedzieć, performance było, że twórca ustawił 6 mikserów, w których włożył żaby bodaj. I teraz ci, którzy przychodzili do muzeum, mogli nacisnąć mikser, w sensie włączyć go albo nie. No i część osób rzeczywiście włączyła ten mikser i zmiksowała żabę, która była niczemu niewinna. To dzieło było pewnego rodzaju eksperymentem sprawdzającym, czy to będzie dla nas interesujące, czy nie. Możemy teraz zapytać, czy nie było to cierpieniem psychicznym dla tej osoby, kiedy zorientowała się, że uczestniczyła w takim dziele eksperymencie i zorientowała się, że cierpienie zwierzęcia jest dla niego nic nie warte. To jakby bardzo dużo myślę, że jest takich przykładów. Wydaje mi się, że tak. Tak najprościej.